the shit that I do. Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z HNZ1. Dzisiaj znowu solo, znowu za fragami i znowu będą headshoty i będzie się sporo działo. Ja sobie pozmieniałem ustawienia, bo ostatnio na streamie jeszcze nie miałem zmienionych ustawień, jeżeli chodzi o klawiszologię. Teraz zmieniłem i mam normalnie kucanie na kontrolu, bo żeście mówili, że na przykład opłaca się strzelać i kucać, czego ja w sumie nie lubię, ale zmieniłem ustawienia na kontrol, zmieniłem sobie ustawienia tak, żeby mógł trąbić, bo też nie mogłem. No i standardowo będę jeździł i próbował jak najwięcej osób zabić i zająć jak najlepsze miejsca, tak, że będzie się sporo działo. Mam nadzieję, że wam się spodoba i zostawicie na przykład łapkę, bo będzie jakiś fajny frag, albo suba, jak jesteście pierwszy raz. Także miłego w sumie oglądania i widzimy się za chwilkę, jak będę już lądował, żeby nie przedłużać. Spotkanie, czas zacząć, lecę na miasto, ostatnio na miasto spadam non-stop, bo nie wiem czemu. Nie wiem czemu tak jakoś wychodzi, że na mieście najwięcej się dzieje, jak się ma samochód i broń, to wystarczy pojeździć, potrąbić. A że ja sobie ustawiłem trąbienie w końcu, bo miałem wszystko pozmieniane i trąbienia nie miałem. No to... to teraz mam. Halo? Gro? Dobra, nie ma tragedii. O, tam jest gościu. Dobra, nie, ja sobie stąd wyjadę. Pojadę sobie w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Bezpieczniejsze miejsce jest tutaj. Przejechałem przez koszyk, przez który nie przejechałem. Także fajnie się zaczęło. Z pompy ostatnio gram. Narzekam na nią, ale z nią gram. Bo tu nie słyszę, także spokojnie sobie mogę pleckami pochodzić. Nikt mi tu raczej... O! Słyszałem kogoś. No. Słyszę kogoś jak nic. Tylko nie wiem gdzie. O. Jeszcze mi się samochód zbugował. Dobra, odbugowany. Teraz by się przydało tu podjechać. Ja wiem, że tak daleko strasznie parkuję, ale w sumie i tak będę musiał dobiec do tego samochodu, i tak będę musiał wyjść stąd. I to, że zaparkuję bliżej, dużo mi nie da. I cały czas kogoś słyszę, co jest dziwne. Ja mam często tak, że jakieś dziwne rzeczy słyszę. To jakby ktoś za mną biegł. Kurwa, prześladuje mnie ta gra. No ale. Drzwi zamknięte, zamknięte. No to szukamy broni. Szukam M-ki i od razu jadę szukać ludzi. Do strzelania. Pozmieniałem sobie trochę ustawienia. Powiem wam. I teraz mam na przykład na kontrolu kucanie, bo ktoś mi tam doradzał, że fajną taktyką jest kucać i strzelać. Szczerze nie przestawiłem się jeszcze i nie przyzwyczaiłem do tego, ale plan jest taki, żeby tak robić, tak powiem. Biorę furę. Tylko nie widzę. A tu sobie zaparkuję, tak dziwnie. O kurwa, co ja zrobiłem? Trochę bug, że tak powiem. Bo nie powinno mi wsiąść do samochodu przy podnoszeniu rzeczy, no ale... niestety w tej grze tak jest. Nic nie zrobimy. Ani ja, ani wy. Z tym, niestety. Widzę tam apteczkę, ale najpierw szybki szredzik. Bo mi to tylko miejsce zajmuje. Dobra. Druga strona. Mało kasków. Poproszę jakąś M-kę. Chcę M-kę i chcę stąd wyjść. Kurwa, ale rzeczy. Ale kewlarów. Ostatnio miałem dwa kewlary, to się wyjebałem na dwa strzały.
bo mnie gościu zabił dwoma pestkami. I to tak bardzo profesjonalnie to zrobił. Żeby nie było, że jakoś tam... Oj. Znowu schiza. Przeładuj mi to. Dziękuję. A, buty mam. Dobra, nie ma nikogo. Dobra, możemy trąbić i ogień. Albo do zrzutu, słuchajcie. Tam jest zrzutka, lecę do zrzutu. Albo nie? No to co, jedziemy za nim, czy nie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak się łatwo wyjebać bardzo. Ale ten miał jakieś zjebane sensi... TV. Co pozwoliło mi go ugrać. Bo wyskoczyłem zanim się odwrócił, to już nie żył. Bo nie wziął mi apteczki. Przykre. Dobra, teraz trzeba jeszcze go przeszukać. I będzie gitara. I pozrzucik. O kurwa. Oho. Serio? Ja pierdolę, więcej szczęścia niż rozumu. Serio tu bomby? Ale bym się wkurwił, jakby to na mnie spadło. Dobra, mogę sobie pozwolić na to, żeby ten kevlar wywalić. Nie, proszę. Nie. Gdzie ja się mogę schować? Dobra, jebać. Dobra, jednak spierdalam. O, jest. Do domku. Och, no. Dostałem zawału. To we mnie szczela. No teraz nie wyskoczę. Dobrze, że wskoczyłem chociaż. Słuchajcie, dobra. O, kurwa. To hardcore. Dobrze, tamten samochód tam stoi. No następny leci. Ja pierdolę. To jest jakiś żart. Nie, dobra, ten leci już gdzie indziej. Do dropu nie pojadę, ale mam naprawdę sporo rzeczy. Na wdechu. Wszystko robię na wdechu. Dobra, nie, więcej kasków mi jest niepotrzebne. Potrzebuję naboi. Ten też miał kevlar, ja pierdolę. Ja nie wierzę w to, nie? Czekajcie, słuchajcie. Robię coś, czego nie robiłem. Czyli wrzucam jeden kevlar tutaj, jeden kask. Bo mi szkoda po prostu tych kevlarów. Aha. Dobra. 230 ammo mi sta... 230 ammo mi starczy! O! Ja pierdolę. Nie wierzę, że co to się stało. Jestem w ogóle w środku strefy i podjadę sobie do tego dropu, może go nikt nie wziął. Aczkolwiek jak widzicie, to ma trochę mało miejsca. Nie, te bomby, to że mi nie trafiły, to był jakiś mega fart. Bo naprawdę to było bardzo, bardzo dużo szczęścia z mojej strony, że one uderzyły akurat obok, bo ja w ogóle się nie spodziewałem, znaczy słyszałem samolot, że leci, ale nie spodziewałem się, że on może centralnie nade mną przylecieć. I raczej mi tam chyba nic nie pomogło, powiem wam. Jakby to we mnie walnęło, ale za to dwa ładne fragi i kevlar. Także w sumie warto było zaryzykować. Aczkolwiek to ryzyko to było takie, że o nim nie wiedziałem, a je podjąłem, o tak bym powiedział. Dobra, no gdzieś tutaj był wow, gdzieś tutaj był zrzut. Tam stoi ogólnie... O, jest gościu. Tam stał pick-up. O, jest ten drop tutaj.
Tu widzę kolegę. Zewsząd. Jeden z przodu, jeden z tyłu. Ciekawie. Ja mam cały czas Kevlar. Nie zdjęło mi go. Także tragedii nie ma. Ja tu sobie zawrócę. I teraz ja za nim. Najpierw on za mną, potem ja za nim. Kurwa, słuchajcie, zewsząd do mnie strzelają. Trochę słabo. Muszę odjechać, bo... O, tam następny. Muszę odjechać, bo tu jest 6 osób. Z tego, co zauważyłem. Trochę krwawie. Nie, dobra. Nie uderzyłem. Trochę krwawie. Chciałbym się wyleczyć. I mój samochód ledwo dyszy. Cześć, Misiek. No, jeszcze moja żona przyszła. To teraz się będzie działo. Muszę samochód ogarnąć. Tutaj też kogoś widziałem w tym lesie. Tam jest chyba gościu. Co tu się dzieje? I każdy, kto tu się... O jest. Każdy, kto tu się wyłoży... Nie, muszę zamienić samochód. Ja się zaczynam bać nim jeździć. No właśnie, 23. 20. 18. Jestem teraz w sumie... Dobra, zjebałem. A! Nie mam samochodu. Bieda. Ale podbiegnę do tego dropu. Nie ma opcji. Będę teraz strzelać zewsząd. Tu podjeżdża gościu, który mnie nie słyszy. Tu ktoś... Aha. O jest. On też mnie nie trafił, lol. Widzę typa. Sorry, ale się skupiam. Nawet bardzo. Dobra, ten mnie nie widzi. Ten drugi o mnie nie wie. Ciekawie. Wybuchł mi samochód z kewlarem. Ale lipa. Trochę krwawie, ten do mnie strzela. Nie trafia mnie ogólnie. I raczej mnie nie trafi. Muszę dobiec do tamtego samochodu. A krwawie. Cały czas i nieustannie. Tylko, że jak on jedzie do tego samochodu. No jestem trochę w dupie. Jak zresztą widzicie. Patrzę, czy coś mi jest potrzebne, ale chyba nie. No i krwawię, cały czas krwawię. Muszę dobiec do tej fury, nie ma opcji. Tam się klepią. Dobra, nie, musi się jakaś akcja zadziać. Z samochodu jakby z ręki. Strzelają.
Biegnę. Tam widzę fraga. Dobra, dojeżdżamy gościa. Cały czas krwawie. Czajcie to? O co tu chodzi? Halo, halo? Teraz mnie nikt nie widzi. Znaczy, nikt nie wie, że tutaj jestem. Albo on wie. Teraz go obiegnę. Tam jest jeszcze jeden gościu. Raz mnie trafia i mnie nie ma. Raz mnie trafia i mnie nie ma. Także się ma. Dobra. Sytuacja stabilna. Chwilowo. Aczkolwiek z każdej strony może mi ktoś przyleść. Miałem pestkować, ale nie pykło. Trochę się boję teraz stąd ruszyć, wiecie? Jest lipa. Niesamowita. Dobiegam, lecę do mojego brumruma. Tam jest następny zrzut, będą się o niego bić. Więc ja muszę sobie przeszukać przez ten czas tego gościa tam. I potrzebne mi są tak, bandaże. Nie wiem co jeszcze w sumie. Bandaże, z powrotem ten drugi samochód muszę wziąć, bo ten znowu ma 30%. Nie używam znowu kontrola, powinienem. Cały czas, kurwa, mi ktoś tu podjeżdża. Mało mi się to podoba. O, bomby gdzieś obok. O, kurwa. Gdzieś się to? Dostałem ja, a nie dostał samochód. To jest dopiero parodia. To jest mega parodia. Lol. No nie ogarniam tego teraz, co się stało. Ten do mnie tu pruje. No nie mam bandaży, przecież nie wysiądę i nie zacznę się z nikim bić, bo bez bandaży to jestem trupem. Ale mnie huknął. No muszę tam podjechać, no. Następne bomby. Serio, one we mnie mierzą. Wszystkie we mnie mierzą. Tak się czuję. Dobra, to poleciały za mnie, fajnie. Chociaż jeden plus. No muszę wziąć, przeszukać tego typa. Nie wiem, co się działo. Dawać mi bandaże. Bandaże, paliwo, naboje do erki. Dobra walka. Samochód się wyjebał. A ja się muszę znowu leczyć. Kurna, nie. No po prostu nie wierzę. To jest naprawdę w sumie ciężka gra. Zacząłem kucać. Chyba dzięki, tylko dzięki temu przeżyłem. A i ten granat mnie trochę ocalił. Dobra. Muszę zmienić samochód. Znowu słyszę samolot, seriously? Jeszcze ten pacjent mi się tu kręci. Tam do gościa ktoś pruje.
Tu nie do mnie. Dobra, dzięki temu mam jeszcze ten kewlar. Ten samochód ma sporo wytrzymałości. Niech się biją. Nie wiem, ile osób zabiłem. Przestałem liczyć. Już dawno. Ja w sumie liczę zawsze tylko na początku. A potem to się zapomina. Dobra. Mam mniej więcej wszystko. Jeszcze tylko reload. Gra na ciśnieniu. Zawsze strzelają. W sumie fajnie, lubię takie gry. Idę zobaczyć, czy ktoś przeszukał w końcu, czy nie przeszukał ten drop. Bo tu może być snajpera. Bo nie, w ogóle nie słyszę, żeby ktoś ze snajperki strzelał. Dobra, leżeć. Bandaże. Samolot leci z następnym zrzutem. I zobaczymy. Chyba tu mnie nikt nie widzi, nie wiem, szczerze mówiąc. Mogę zrobić jeszcze jeden kewlar. Co ty masz? Co ty masz? Oho, kogoś słyszałem. Nauczyłem się kucać chyba. Nie jest źle. Dobra. Nauczyłem się też chować do samochodu, wiecie? Bardzo przydatna rzecz. Chowanie się w furze. Serio. Tamten gościu przeszukał ten dropik. Moja żona rozrabia. Jak zawsze zresztą. Czy nie, misiu? Dobra. Po drop. Kurde, ten gość ten drop przeszukał. A ja bym bardzo chciał zobaczyć. Aha, dobra. Fajnie. Teraz mnie nie widzi, albo mnie widzi, jebnięty, strzela mi do samochodu. Nie wiem, czy z tamtej strony w tej policyjce ktoś stoi, czy nie. Więc sobie tu stanę. No, oczywiście, że tam ktoś jeździł. Jezu, ile samochodów tutaj jest. Dobra. Gdzie te bomby spadają? Na pewno nie na mnie. Jedzie ktoś do mnie. Ten zginął. Nie wiem, kto go zabił zupełnie. Gra na hardkorze. W sumie ja lubię takie gry, ale... Ale też z drugiej strony bez przesady. Na bank ktoś ma snajper, jestem więcej niż pewien. Ten się dymi bardzo, trochę się dymi. Nie, nie będę jechał za offroaderem, idę po tą policyjkę. Come on! Come on, gdzie ona jest? O, tam jest. O Jezu, same drzewa atakuje. Jeszcze tak do dupy wysiądę. Dobra. O, ona ma więcej wytrzymałości. Fajnie, dobra, idę teraz kogoś zabić. Na przykład tego. Bo czemu nie? Dwa samochody. Jazda. Mam nadzieję, że nie na drogę. Halo, halo. Dobra. Czy ja jestem w strefie? Pi razy drzwi. Bo chcę go dojechać.
Benzynę mam. Wszystko mam w sumie. Dobra. Dobry moment sobie wybrałem. Wysiadł. Tak, ale ja się nie będę z tą strzelać, ty jesteś na górce na pewno. Kurwa, jeszcze czego? Może będę? Nie, ten gość umie strzelać. I to dobrze, więc to jest trochę bez sensu, żebym ja się z nim pruł, jak on ma przewagę w pozycji. O, będzie mi teraz do samochodu strzelał, jebnięty. No, na pewno. Na pewno. Czy nie, żebym uciekał przed nim, ale muszę obrać lepszą pozycję i się wyleczyć do fulla. Pytanie, czy on ma Kevlar. Zrobimy tak. Biorę pompę i ogień. Ma szansę mnie zabić. Zobaczymy, czy mu to wyjdzie. Kurwa, pojechał. Come on. Wyjazd. Dobra. Muszę go dojechać, nie ma opcji. Muszę, chodź. No chodź, tak wysiadałeś, to teraz dawaj. Come on. Co tu się stało? Może wysiądzie. Znowu na górkę, widzicie? Gościu cały czas próbuje zająć lepszą pozycję. Ja jestem w dupie. Kurwa. Jeszcze ucieka. Oho, zatrzymał się. Nie, co się z nim stało? Ej, z gry go wywaliło? A, on się przesiadł. Dobra, okej. Okej. Niech i tak będzie. Dobra. Reloadzik. Jadę tam, gdzie się strzelali. Come on. A najlepiej jakbym snajper usłyszał. Myślałem, że na silniku podjadę, ale chyba nie. Ciekawie się tak za fragami jeździ. Ja ogólnie lubię teraz samochodem śmigać. Także w sumie spoko. Tylko niektórzy przesadzają, bo za długo uciekają. Oh, come on. Come on. Siadaj z tej fury. Długo będę go gonił, coś mi się wydaje. Nawet bardzo długo. O, i tam jest gość jeszcze jeden. Mam cię. Dwa razy dostał. On się musi wykrwawić. Musi wykrwawić, kurwa. No wyleczył się, naprawdę? Nawet nie wiem, ile mam naboi, zaraz zginę. No, zabiłem dwóch typa. Zginął, dobra, zajebiście. Nie mam... Kurwa, nie mam... Nie mam ammo, w samochodzie też nie mam. O, Kevlar. Dzień dobry. O, ammo. O, wszystko mam. Dobra. Znaczy, na ile mi to wszystko starczy. Dobra, to wyszło. Dwa kile. Zmiana taktyki. Cztery osoby. Znowu się wyjebie jako drugi, zobaczycie. Ja tak mam. Ja mam taki omega pecha. Aczkolwiek plusem jest to, że w tym samochodzie... O, widzę gościa, który leży na ziemi. Jebnięty idiota i się czołga. Dobra. Sobie tam podjadę, on się czołga do drzewa.
On myśli, że ja go nie widzę. A tu ząg, bo ja go bardzo dobrze widzę. Już teraz nie. No i dobra. 10 naboi. Muszę go wyjebać. Nie mam samochodu przez to, co teraz zrobiłem, a nie, jednak mam. Dobra, do gazu. Wyjeżdżamy. Szybki bunkier. Serio, ludzie się tak bezczelnie kampią? Już to nie ma sensu. Co, trzeba wyjść na środek, zobaczyć kogoś, kto do was podjeżdża i po prostu go naklepać. I wziąć samochód. Trzech zostało, a strefa jest całkiem spora jeszcze. W sumie. Dobrze, ta strefa teraz powoli idzie. Tam jest chyba gościu. Nie wiem, ja wszystkich zabijam. Jako tako. Nie mówię, że jakoś zajebiście, ale siada. Co nieco tam siada. Nie, tutaj nikogo nie ma. Strefa idzie w tą stronę. Już teraz za bardzo nawet nie mam jak na mapę patrzeć, wiecie, bo... To, że ja sobie popatrzę na mapę, to i tak mi nic nie da. O, zrzut. W sumie spoko. O, widzę gościa. Jadę po tego typa. No dobra. Przewaga taka, że ja wiem, gdzie on jest. I mam samochód. A on go nie ma. Czyli jest jeden na jednego. W sumie fajnie. Mam trochę lepszą pozycję. Wyleczę się. Mam czas. Zrobię... Nie, nie zrobię kewlara. Mógłbym do niego podjechać i z pompy go wypruć. Myślę, co zrobić, wiecie? On jest cały czas w jednym miejscu. On teraz sobie tam będzie kampił. A ja za bardzo nie chcę. Czekajcie, może inaczej. Może ja spróbuję ten drop wziąć. W łeb się strzel. W takiej odległości. Dobra, jestem w dupie. Dobra, dostaję mocno. To był głupi pomysł bardzo. Aczkolwiek ja się wyleczę, on do mnie nie dobiegnie. Także nie jest źle. No dobra, następny kewlar. Widzę go. Nie mam bandaży. On dobrze wie, że ja już się wyleczyłem. Teraz pytanie, czy ja jego, czy on mnie. Ja się trochę czaję, wiem. Dostał. Dostał dużo. I teraz czas jest do niego podjechać. Tak mi się wydaje. No coś za coś. No ja to mogę spierdolić teraz bardzo. Dobra, wygrałem. Yeah! Ile killi? Zrobiłem więcej niż 11? Proszę, powiedzcie, że tak. Jest 11, pierwsze miejsce, 52 tysiące punktów. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, że się na tego ostatniego fraga czaiłem, ale jak widzieliście na streamach i na odcinkach, bardzo często zajmuję drugie miejsce, bo nie myślę i jest źle. I mam przy okazji 3x3 monety, także na następnym live'ie będę pewnie grał rankingówki, w sensie za monety. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Jeszcze raz przypominam o łapku i o subie, jeżeli jeszcze nie daliście. No i co, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!